Dzień dobry wieczór. Z tej strony Tarki. Widzimy się kolejny raz już w grze Elden Ring. I cóż, nadal jesteśmy w tej wspaniałej rzece. Na tych doktrynach rzecznych. I tak, w dzisiejszym epizodzie potencjalnie może uda nam się to już zakończyć. Raz na zawsze, albo raz na jakiś czas. Ale tak. Jeśli chodzi o ogólnie plany i rzeczy, które odkryłem, mamy do zrobienia jeszcze coś, to mamy ostatni filar do aktywowania i parę rzeczy do zwiedzenia, więc... Zaczynając od najtrudniejszego, czyli od... filaru. Żeby okrążyć to w taki sposób, cała trudność, na szczęście się udało. Zapalić zanim co wszystko się... I tak, pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, jak szukałem tego miejsca, trochę mi to zajęło swoją drogą. W kronkach rogu gromadzi się moc, co? Halo. Okej, miałem komunikat, który prawie mnie zabił. Bo nie mogłem zbawić. Dobra. Czy nie udało się rozpalić wszystkie płomienie prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, jaki rezultat będzie. Ale zajmie to, co musimy przeżyć. I no. Szukając tego miejsca zginąłem kilkukrotnie. W sumie. Dwa razy. Raz. Przez przypadek właśnie wpadłem w te kulki i znalazłem to miejsce. Drugi raz zginąłem próbując uzyskać runy. Więc 1000 coś run, który miałem, niestety przepadł. Ale tak, nie przejmujmy się tym. I co jeszcze mogę powiedzieć? Pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, chociaż przerwa jest naprawdę niewielka, bo... Słuchajcie, mam taki luźniejszy dzień. I stwierdziłem, że właśnie sobie trochę posiedzę przy Elden Ringu. To właśnie... już się gubię. Pomiędzy tym wszystkim, mimo właśnie małej bardzo przerwy, spróbowałem też ulepszyć sobie już butelkę po raz kolejny, czyli dodatkowe użycie. Okazuje się, że razem jedno ziarenko to za mało. I tak, te 200 run już niech przepada. Nie chcę po prostu. Ale wracając. Za mało właśnie, nie udało się tego ulepszyć ani nic. Też sprawdziłem na poprzednim nagraniu, o ile zwiększyła mi się skuteczność tego, jak to się nazywa. Mojej... Tej, no. Cięci po ulepszeniu do plus 3. I okazuje się, że ze 118 do 123 tylko podskoczyła, więc... ta niewielka. Bo w sumie się tego nie dziwię, jeśli to, co słyszałem w ulepszeniach, jest prawdziwe. A się kogoś zastanawia, co słyszałem, to ponoć się... Czy sobie nawet to chyba było potwierdzone? Nawet nie wiem, czy było potwierdzone, czy to tylko zasłyszałem gdzieś, już nie wiem. Naprawdę duże plusy, patrząc na to, co... Nawet... Przednim razem, gdzie mieliśmy kamień kowalski plus 5. Chyba, czy coś. Ale mniejsza. Tutaj nawet było pokazane 12 na czwórce. Ponoć jest broń aż do plus 25 ulepszana, więc tak. Jeśli to jest prawda, to się nie dziwię, że takie plus 3 to w sumie nie... Ale mniejsza z tym. Zanim pójdziemy właśnie zobaczyć, co tam się kryje, to chciałem pokazać też coś, co odnalazłem. Tu było parę znajdziek. Nie znaczących prawie nic. Podniosłem po prostu szukając. No to szczęście nieznaczące, bo to było coś ważniejszego, to mi się potem wkurzał. I widziałem to miejsce, ale tutaj nie zaglądałem, więc zdecydowałem się zajrzeć. Teraz z nadzieją, że znajdziemy tu coś bardzo ciekawego. A. Padnę i w ogóle potencjalnie idealny na pułapkę. Oraz. Handlarza? A customer. Książka z przepisami wojownika nomadów 18. A wojownika nomadów 17. Weźmiemy. Meteru potrzebny Rynaldo odrodzenia, co? Na śladowniczej zwanej srebrnym łzą. W równej mierze substancja i żywy organizm. Masteriał, dzięki któremu nowe jajo, tulone przez Renalę, królową pełni księżyca, może rodzić ludzi na nowo. Ponowne narodziny pozwalają zmienić cechy wzmacniane przez rozwijanie się. A to ciekawe, chyba wiecie co, znaleźliśmy właśnie tu coś, co pozwala się resetować w jakiś dziwny sposób. Oraz, co tu jeszcze więcej powiedzieć? Okej. Okay. No dobra. Dużo rzeczy, które będę musiał kupić. I chyba jakiś mieczyk? Rotel. Goodbye till next time.
Jako, że nie wiem, czy będę tu kiedy chciał wrócić. Pamiętał? Użyjemy jak najwięcej tych rzeczy. Może nawet wszystkie runy. Będę tego pewnie żałował, ale tak. I wiesz, chcę wykupić jak najwięcej, żeby mieć już spokój z tym, ewentualnie. Ile się uda, tyle się uda. Ale... te wszystkie rzeczy najmniej się spodziewałem tutaj wędrownego kupca. No. Jest miejsce przyjazne dla takich jak on. Tak, wziąłem tu trzy te kamienne miecze. Ja też chciałbym oczywiście zakupić, ale na koniec. Jakoś nagrywam odcinek jeden po drugim, tak swoją drogą, jeszcze nie dostałem odpowiedzi na wasze pytania. Nie wiem do końca, jakie jest wasze zdanie o tym wszystkim, ale stwierdziłem, że po przejściu tej lokacji prawdopodobnie na jakiś czas się wstrzymam z zwiedzaniem nowych miejsc. Raczej pójdziemy do zamku wreszcie, a póki co jeszcze 6 tysięcy potrzebujemy na te miecze i będzie dobrze. Mamy tutaj dużo kość bestii. Oraz, co najlepsze, kolejne miejsce. Chciałem sobie wstęp do miejsca, do którego i tak chciałem wleść i wam pokazać, co tutaj się znajduje. Więc tak. Razem też taką grotę właśnie z tymi kwiatkami, które możecie poniekąd kojarzyć z punktu obserwacyjnego, czy jakoś tak się to nazywa. Już nawet w pogrobnie. Ale tak. Tutaj właśnie też się znalazłem, jak widać są słabe. Chociaż osobiście wcześniej nie ruszałem, więc nie wiedziałem czego się spodziewać. O! Cholera! Dobra, żyjemy, żyjemy. Gajmy je dzidom. Wiem, że mógłbym się pobawić tutaj też używanie mojej tej supermocy. Jednej, drugiej, trzeciej czy coś. Ale stwierdziłem, że nie chcę tego robić. Oh. Oczywiście. Ja bym zaoszczędził, wiecie, wszystkie supermoce, skupienie i tak dalej na walkę z tym. Tym, no, dużym kwiatem, ale nie. Nie udało się. Dobra, w takim wypadku już tam wrócimy. Wspominałem, będzie to już ostatni taki wypad na jakiś czas przynajmniej. Żeby nie było, że ciągle idę niezgodnie z lokacjami i specjalnie sobie utrudniam życie, bo podejrzewam, że takie też mogą być zarzuty. Albo poradnika. Ja nie dostałem takich zarzutów bezpośrednio, ale jeden ze znajomych, który zaczął śledzić moje poczynania, to się w ogóle pytał mnie coś takiego. W razie tego, co sam odkryję, stwierdzę, że chcę zrobić, albo zasłyszę od znajomych. Najczęściej w formie porad. Czy jest jakimś spoilerem, to powiem szczerze, staram się tych spoilerów nie praktykować. Przykładowo, jeśli dajmy na to zasłyszał o tej włóczni, to spoiler, że o, ta włóczni jest potężna, będzie ta złota, którą noszę, którą mam w kieszeni, ale nie używam, bo nie mam statystyk. Leży tam i tam. To fajnie, ale dopóki bym, powiedzmy, naturalnie nie znalazł tego, to raczej bym tam nie szedł celowo, bo wiem, że jest tam ta włócznia. Natomiast w przypadku tego okrągłego stołu, tego całego, gdzie znajomy powiedział mi, że ponoć jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa broń pod wiarę, warto byłoby to sprawdzić. Nie wiem do końca, co to jest. Pewnie aż 30 wiary. I wow, kula ognia chwilowo ogłusza kwiata, fajnie. Dając czas na to, żeby móc go podziwiać dzidom, warto wiedzieć. Znowu płonie. Okej, czyli ogień jest skuteczny przeciwko temu kwiatowi. On jest skuteczny, ale i tak nie zawsze działa tak, jak chciał. I chyba mam za mało, żeby go ubić w ten sposób. A nie. A nie ukrywam, chciałbym zobaczyć, wiecie, jaka jest nagroda za pokonanie kwiatów tego typu. Wiej, dobra, dobra, wiej, spokojnie. Ale jeśli go pokonam tym wszystkim, to zacznie obić, więc zdecydowanie przydałoby się coś, co by zmniejszyło życie skupienia przez moje zaklęcia. W sumie inkantacje, zaklęcia. Na przykład zaklęcia, inkantacje to nie to samo.
nawet jeśli podobnie działają i w ogóle, to gra raczej kategoryzuje to jako osobne rzeczy, więc coś to dotyczy zaklęć, może dotyczyć inkantacji i vice versa. Ale dobra. Okej, okay, nie zdążyłem zrobić tym kontry, ale pokonaliśmy bestię, więc jej. To było tego warte i... Proszek mi... Halo, gra, proszę mi tu wyjaśnić. Ale dobra. Pomęczyliśmy się, ubiliśmy kwiatka. Jestem z siebie zadowolony. Ta ma ta lokacja coraz mniej chyba tajemnic przed nim będzie miała do skrywania. Rzeczywiście. Kolom, jak na przykład ten, wiecie, posąg, który widzieliśmy. A, na początku poprzedniego odcinka. Niestety, no wiem, że były problemy z dźwiękiem. No, wybaczcie. Nie jest to do końca moja wina. Ami i oczywiście musiały mnie pieruny trafić. Stojąc we wodzie, co czyni jeszcze bardziej zabójczymi. Ale dobra, dobra. Teraz mikrofon dosłownie mamy przy ustach. Prawie, że. Ten tak właściwie to trochę od boku stoi. Ale jest na tyle blisko, że powinien być bardzo... Dobrze mnie wychwytywać, więc ja powinien być wychwytywalny, a nie mikrofon, ale dobra. Fajmy ogników, bo nie chcę stracić tego 1200 run. Każde 2000, które zbieramy, jeden kamienny klucz, a tutaj mamy jakieś miejsce, które wymaga nie wiadomo ilu. Potencjalnie dwóch, chociaż wydaje mi się, że każdy posąg miał dwa i... Z tego, że miał te dwa impy, jak to... Ci miecza. A, czy... Nie. Kamienne klucze, czy coś tam jest. Dobra, chyba jednak to jest pojedyncze. Tam trzeba wyłożyć dwa, to trzeba mieć chyba dwa. Możliwe. Teraz biorę Cornwallia 2, nie Cornwallia, okej. Tak, ten cały lejeń teraz się świecia, więc... Coś tutaj się zmieniło. O, jak? Ale co, coś tu się stało i dotknij roga tych zwłok. To raczej nie będzie dobry pomysł, ale no, trzeba to trzeba i... Patrzymy w takim wypadku. Co to zwiastuje? Duch przodka? Walczymy z tym lejeniem jednak. Tego typu. Co może... Będę skuteczny przeciwko niemu. Chciałem powiedzieć. Okej, bije mnie za pół HP. A mi to jest super wieść. Bo nadal to jest pół HP. Nie całe HP. Okej, skacze trochę jak nasz koń. Okej, w moim odczuciu nie powinien mnie tu trafić, ale trafił, dobra. Ginęłem. Jestem nieżywy, martwy i w ogóle. Ale wow. Fajna muzyczka, przyjemna dosyć. Może czuję, że możemy z tym... Szkieletów? Może... Ale niech nie ulepszyłem, więc tak. Średnio, ale wiecie co, zaryzykujemy z wilkami. O ile można je tu przywołać? Można, dobra. Weźmiemy sobie wilki jako takie wsparcie, które miejmy nadzieję pomoże mi znacznie. Nie wiem co on robi. A. Dobra, wilki za długo nie pożyją, z tego co widzę. Wow, 319! Czy nawet nie 319, co... No dobra! Nie wiem, prawie 200. Nie wiem, co mi tak najpierw zraniło, że zginęłem, ale dobra.
Wilki to nie jest rozwiązanie. Będę to już wiedział. Może jednak meduza. Ale wiecie co? Ten jeleń, chociaż jest silny, nie będę mu tego zabierał. Daje się być jednocześnie podatny na to, co my tu używamy. Jeśli obrażnie taką dzidą, to na to ile mu to zabiera życia? Tak. Czuję, że ja go tutaj pokonam. To warto byłoby wziąć tarczę. Jakąś bez umiejętności czy coś, wiecie, żeby tylko... O. Muszę blokować przed niektórymi ciosami. I okej, meduzy mi tutaj ubije. Tylko nie sprowokuje do atakowania mnie. Okej, teraz spokojnie. Wypij. Pozwól się trafić. Meduzy mi ubił. Cokolwiek tutaj muszę użyć, to... Znaczy, któregokolwiek bym wybrał tu w sumie, tak powinien powiedzieć raczej. Ducha. Nie dosyć szybko, więc muszę działać raczej samemu. Ale dobra. Muszę bardziej patrzeć na swoją staminę, swoją drogą, bo dużo jej wykorzystuję. Na głupoty, można powiedzieć, poniekąd. Tak w rzeczywistości nie musi być. A jeśli będziemy ostrożnie podchodzić do tematu, to możemy go pokonać. Coś tak czuję. Okej, trafił mnie, czyli ma trochę opóźnienie na tym ataku. Okej, pluję tym, to zaraz spadnie tutaj. Może nie powinienem tego sprawdzać. Teraz, ale jak u niego z ogniem, swoją drogą? 186, dobra. Kulką ognia mogę się posiłkować. W sytuacji, kiedy... No, dzida nie będzie najlepsza. Okej. Łyknijmy teraz ten eliksir. Niestety już... Więcej wsparcia nie będzie, więc... Prożny z tym, co robię i jak robię, chyba? No. Nawet bardzo. Ale może się uda jeszcze coś. Dobra. Dobra. Podoba mi się ten boss. 15 minut już, więc trochę czasu zużyłem. My pokonamy tego lejenia. Pokonamy go. Ja czuję, że to jest boss, którego... Boss, z którym mogę czuć się jak równy z równym. Nadal normalne, dobra. Jeszcze ostatnia rzecz. Chociaż ciężko mi wierzyć, żeby to miało zadziałać dobrze. Chcę sprawdzić, czy może jednak czarodziej okaże się tutaj... Tam. Muszę się skupić na sobie jelenia. Jak ja zwykłem mówić... Lejenia. Nie będzie ruszał czarodzieja, jesteśmy bezpieczni. Czarodziej też się mało bije. Hej. Okej. Nie jestem w stanie blokować jego ataków. Za bardzo. To światełko, cokolwiek to jest, bije okropne wrażenia. Dobra. W przypadku czarodziej jest bezużyteczny. Te przyzwańce też wcale nie są dużo lepsze. Więc wracamy do oryginalnej strategii. Tarcza też nie jest dobrym wyborem, więc... Tak, zrobimy to w ten sposób. Bierzemy meduzę, żeby zawsze mieć jakieś tam po prostu wsparcie delikatne i... A jeśli chodzi o to... Ma znaczenie chyba, co wybiorę. Walnie wezmę może negację świętych obrażeń. Kto wie.
Już się okaże, że to jest święte. Tu wiecie, walczymy ze świętym lejeniem. Byłoby to zaskakujące, co prawda, ale... Zaprzeczysz, że jest to możliwe. Nawet dwie łapy. Żeby nie dać się trafić. Okej, okay, teraz chyba się uda. Nietrafiony pociskiem niestety. Jest tylko smuteczek, ale tak. Po meduzę w płomień. Ten niebieski. Więc już po meduzie. Okej. Okay. Jeśli chodzi o te rogi, to muszę zacząć pamiętać szarżę dopiero kiedy już będzie blisko mnie. A teraz tak, jest blisko w miarę. Za daleko nadal na pocisk. Duchy tu naprawdę... Nie tyle nie mają sensu, to ciężko zastosować. Już bezpiecznie będzie używać tego... jako czegoś do walki osobistej. Wiecie, tych dodatkowych punktów skupienia. Tak. Skupienie... Lepiej by zadziałało, gdybym osobiście z niego korzystał. A teraz on biegnie, będzie tu rozpylał. Dobra. Dobra. Ostrożniej podchodzi naprawdę do tych ataków. Bardziej oszczędzać swoją wytrzymałość. Ale tak, zdecydowanie. Dobra, to jest odpowiedni moment na to, żeby łyknąć niebieskiej flaszki. I zabił mnie. No cóż. Potencjalnie zginę tu jeszcze kilka razy. Dlatego, że jestem tu za wcześnie i chwilę podniosłem runy. Jeśli nie, to trudno. Ale teraz nawet nie będę się już nim przejmował. I tak, skupmy się na tym, co jest najistotniejsze. Teraz zobaczymy, czy podniosłem, czy nie. Ja po prostu czuję potrzebę pokonać tego lejenia. I... Nie, nie podniosłem. Okej. Dobra. Oj, nie wierzę. Nie wierzę. Walka jest naprawdę do wykonania. Ja się muszę wyuczyć tej ruchów. Muszę potraktować ją jak starcie ze starożytnym smokiem. I nie ma miejsca na błędy. Wiem, że może być to dla was męczące, ale wiecie co, ja się wyciszam i zapraszam na piękny seans mojego lamienia przeciwko temu jeleniowi. Okej, okay, jest bardzo szybki.
Bardzo szybki. I wiecie co, może spotkamy się, jak po prostu będę już miał trochę więcej zbitego zdrowia u niego. Czuję, że to jest walka, która będzie ciężka, ale ja ją chcę zrobić. Jako taki po prostu swój personalny cel, zanim wrócimy do zamku i standardowych procedur. No dobra, jesteśmy ponownie, jak widzicie, już w lepszym stanie. Trzeba się skupić na tym, żeby unikać i żeby go pokonać. Proszę, mamy to. Mamy to, widzicie? Wygrałem i dostaliśmy za to prochy pradawnego wyznawcy. Wow, to była ciężka bitwa. Bardzo, ale... Ale tak... Satysfakcjonująca. A najważniejsza rzecz. Wszystkie podejścia, które tu widzieliście, to były te podejścia, które w rzeczywistości wydarzyły. Żadnego nie wycięłem. Mogę wam to obiecać. Nie będzie żadne wycięte. Będzie tam pewny parę problemów, bo ostatnio korzystam z autopauzy bardziej na OBS-ie niż na wycinania ręcznego, więc... No, parę tam moich wtopek może być. Z pauzowaniem się zapomnę, co zmienić. Ale pokonaliśmy jelenia. Zdobyliśmy jakieś super... Tam wrócić. Dobrze, warto wiedzieć, wiecie, może tutaj coś jeszcze jest. Nie wiem. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym. Mamy to. Właśnie zwyciężyliśmy. Taka pewnie skrywa jeszcze trochę tajemnic. Aż tak, gdyż... A nie, w sumie jest jeszcze jedna, którą właśnie chcę sprawdzić. Tak prawdziwie, po prawdzie. Ale zanim to, to może warto by było... No... Okej. Okay. O kurczę, nie, co ja sobie zrobiłem? Pałem tutaj czytając byle co, zamiast się skupić na tym, żeby dojechać bezpiecznie. Mogę stracić całe 13 tysięcy, które chcę poświęcić na wykupienie tych mieczy kamiennych, wiecie. Ja to stracę, to się załamiem. Chodź. Dziec.
Teraz prędko do kandlarza, nie przed nami dosyć innymi takimi sprawami. Jak tylko do niego dotrzemy, bierzemy kamienne klucze, sprawdzamy, co jest tam w tym jednym właśnie miejscu, które wymagało więcej tych kluczy. My... Cóż... Pora powitać zamek i przy okazji... jakieś zwłoki, których nie widziałem. A złoty rune 4. Super wielkiego? Aczkolwiek jest to trochę runów, więc... z pewnością to powitam. Raz... wyżej... jest niczym groźnym, oczywiście przed chwilą. Okej, to było wredne. Pomimo szczerze, to było wredne. Czapamy się od razu do tamtego ogniska, będziemy do innego iść. Dobra, ogniska, miejsce łaski. Wiadomo, o co chodzi, ale nie będziemy tam ręcznie właśnie przyłazić. Bo tak pięknie tutaj. Status śmierci. Kto by przewidział, że jak pełni się wskaźnik śmierci, to giniesz. Po prostu... ludzie umierają, kiedy są zabici. Tego typu tekst. Okej, na całe szczęście to tutaj jest wystarczająco... chronić. Już nie bałem, żeby tutaj zaraz zginę i nie odzyskam. Ja sobie mi zaczął być. Super, dostałem cienkie kości bestii, co ciekawe, za niego. Pada, tak, nie przejmujmy się niczym, tylko gajmy, póki mamy wzmocnienie. I dobra, teraz będziemy już spokojni. Będzie nas stać na wykupienie. I tak jak wiem, że będę musiał też podbić poziomy, zdecydowanie. Więc i witam. Nie, o. Laska w inteligencji pozwoliłaby nam nie korzystać tutaj ze świętej broni, żeby... ta włócznia mogłaby stać się znowu normalna czy coś, ale... z tego strony to święte wzmocnienie to jest jedyny sposób, żebym zadawał jakieś obrażenia. Może za bardzo się stresuję. Teraz jeszcze mnie przejmujmy. No i cześć. Hello again, good customer. Dobra, dawaj 3. A, to jest tylko za 6000. To będzie za więcej. Ale dobra, mniejsza. A mydło. Te rzeczy, które tutaj masz do zaoferowania, raczej nie będę brał, bo to nie jest nic wielkiego. Tam pij, ale i tak następnego razu. Okej. Okay. Posąg cały. Nie uda. Ale i tak warto spróbować. A chwila, pod stół. Tutaj? Co? Pod stół. Nie jest. A, chyba nie rozumiem. Pod stół. Nie mam tutaj. Ej, a... czyli, że co? Kolejna stół. Dobra, wiecie co? Może lepiej nie będę tym myślał, gadał. A, tylko szybko pójdźmy się tym zająć. I właśnie się tym... sensowne, żeby... tak, to będzie bardzo, to bardzo nawet sensowne, żeby potem nie płakać, że straciłem. Jeden poziom. Oj, tylko... Dalności, ale... dalność, wiecie, ważna sprawa, tylko z drugiej strony... jest... radzę sobie jakoś... wystarczający, wiecie, żeby sobie radzić bardzo. Kamiennego miecza. 53. Dawaj nas to wyżej. Ten miecz to służyło? Nie ta replika. Dwa impy, dwa miecze.
posąg. Elit. Hej. Ale nie. Ja tutaj nie zwiedzam. O, chwila, a to jest ten biom. W sumie strona bardzo podobna do tego, gdzie był ten cleric bestia. Jeszcze właśnie obmyślić parę kwestii. Ja się depam tutaj. Obmyśleć właśnie najważniejsze kwestie. Jak dostać się na ten posąg? Gdzie znaleźć inne rzeczy? I ewentualnie później, jak już to będzie załatwione. Pytanie dla mnie. Mam rozgrywkę, bo no, mogę niby życie, mogę niby inne statystyki, a mogę powiedzieć nie levelować, tylko wydajmy to, nie wiem, na ulepszenie broni. Te opcje by miały jakiś tam sens, tylko... dostać do tego wszystkiego, to chyba... Jeżdżać. Wejść coś. Ewentualnie to powiedzieć jakoś, wiecie, po tych ścianach tutaj łazić. A, żeby się tam dostać. Patrzę na to, że są tu wrogowie, dobra. Prawie pewien, że tutaj właśnie mamy być. Prądę z konia. Jeździ konny, żeby była na tyle bezpieczna. Uch, bąbelkowców. Dania. No masz tak strasznie wiele. A to są groźni, nie będę mówił, nie, ale no nie biło aż tak wiele, jakby można było się spodziewać, więc jeszcze to przeżyjemy. Jakoś, okej, okay, zrzuciliśmy gościa. Ej. Ja tak myślałem. Więcej podłogi brakuje względem poprzed... A, właśnie to. Okej. Karabeusz tam jest? Naprawdę? Okej, okay, nie wiem co to jest za jeden, ale weźmy to szybko. Zanim to ucieknie. Inny. Tak, i co tu mamy? Bańki wyroczni. Okej. Okay. Bańki wyroczni. Chyba mamy odpowiedź, jak się nazywają ci wrogowie. Mam potwierdzenie, że są to bańki. I kilka małych magicznych bombli. 519 mistycyzm.
Nieważne jak się to nazywa, chyba mistycyzm faktycznie to było. A tak, też wymaga trochę. Czar glinianych ludzi, dobra, czyli którzy byli kapłanami starożytnej dynastii. Tworzy kilka magicznych bombli, które szybują ku wrogom i samoistnie wybuchają. Ładowanie wydłuża czas do eksplozji. Glinianie ludzie szukają w swych bomblach zaginionych wyrocz. Okej, dobra. Mamy to. W takim wypadku teraz... Teraz co? Teraz... Najwidoczniej nie pozostało nic innego jak tylko... Dalej. Tak. Pozwólcie, że ja się zastanowię i widzimy się za chwilę. Okej, wiecie co? Stwierdziłem, że jeszcze... Może warto... Rzeczy różnych. I... No. Zauważyłem po prostu. To w sumie też jedną rzecz. Możliwe, że zbraliśmy takie peryferia. A jako, że i tak odcinek spełznam w sumie na walce z... Jeniem i... Łuki. Tak, jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Mamy tutaj taką sytuację, to może... Chodź się znaleźć sposób, wiecie, dostać się tam na szczyty tego wszystkiego. Teraz będzie śmierć, wszyscy zaczną strzelać. O, strzelają wszyscy. Jednak śmierć, ale tak. Jest dużo tych takich wyższych poziomów ruin, wydaje mi się, że tutaj też to może być. A jak tam wspominałem ostatnio... Chodzi o ten, jak to się nazywa. Chodzi właśnie o to wszystko, to zanim pójdziemy do zamku, chciałem zwiedzić tę lokację jak najlepiej. Zadowolony z tego, że udało się pokonać bossa i w ogóle. Nadal chciałbym mieć to ze sobą, wiecie. Jaką lokację mam za sobą? Żegnajcie 7000. No tak, cały ja. Większym spokojem i chęcią będę po prostu, wiecie, podchodził do eksploracji nowych miejsc tak dalej, bo... Naprawdę, stwierdziłem, że za słabo sobie z tym radzę, ale tak, zobaczmy. Da się tam jakoś wejść, może? Pozostałe obszary wydają się dosyć dobrze zeksplorowane. Poza takim właśnie obrzeżami, które będę przeszł. Tylko znak? Tak, znacznie. Jakoś się to otwarmi, jeśli będę miał potrzebę. Ale zastanawiam się, czy właśnie nie da się jakoś... dalszych segmentów jakoś tak... może podejść... właśnie tamten... Że da sobie, że tak jakby... Ale... Ja w to nie wierzę. Tu by nie dali tutaj takich skałek i właśnie o tego. To by jednak bez powodu. Ale potem mnie zastanawiałem, co kiedy tutaj miejsce. Że jakiś musi być sposób, żeby się dostać właśnie. Może będę musiał się bardziej męczyć, ale... Po prostu... Na pewno mieć pełną satysfakcję z tego, że tutaj wszystko. Czy sens z nim walczyć? Nie, to był błąd. Nie powinno się tyć.
pewnie zginę zaraz. Teraz pewnie też. Już myślałem, że wiecie, będzie fajnie, że to jest bok dla mojego konia, ale nie. Jednak to niczego nie ma. Wygląda to, że prawdopodobnie za dużo czeka. Mścić się. Nie, dobra. Mojego konia i od razu. Nie, dobra. Tu byliśmy i... Nie. Dobra. Starczy tego naprawdę. Niepotrzebnie to. Razem jeden łuk. Wielkim. Jeden łuk to mógł, wiecie. Zobaczyłem tyle. Chyba lepiej będzie, jeśli zakończymy ten odcinek i ewentualnie, żeby zaspokoić swój głód wiedzy, pobiegam tutaj w kółko jakoś jeszcze czas poza tym. Tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. To by było na tyle i tak dalej. W tym epizodzie zgodnie z... lecimy z zamkiem w końcu. Ja póki co, no jak mówię, pobiegam sobie jeszcze tutaj, może na farmie jakieś dusze czy coś. Więc tak, trzymajcie się, hej, hej i no hej.